Witam Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Majewska-Dażewicz, Izabela Krauska-Sami. Mamy ogromny zaszczyt i jednocześnie wielką przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejszą uroczystość, a jest co świętować. Jest co świętować, bowiem Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodzi 100 lat powstania w Polsce. Brawa! Natomiast gospodarzem dzisiejszej uroczystości jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie na czele z panem prezesem Leszkiem Brzęczowskim. Oraz z panią sekretarz Elżbietą Orłowską. Witam. Pani Elżbieta Orłowska jest dyrektorem już od 19 lat w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Dzisiejszą galę współfinansuje oraz patronatem honorowym objął marszałek województwa warmińsko-mazurskiego pan Gustaw Marek Brzeziny. Medialnie czuwa nad nami oddział Telewizji Polskiej S.A. oraz Polskie Radio Olsztyn. Jeśli urodziny, zwłaszcza stuletnie, jeśli uroczysta gala, to oczywiście szanowni goście. Chciałbyśmy serdecznie powitać wspomnianego już przed chwilą pana marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Gustawa Marka Brzezina. Witamy również wojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Artura Henryka Chowieckiego. Jest z nami zastępczyni prezydenta, pani Ewa Kaliszu. Starostwo powiatowe reprezentuje oczywiście starosta pan Andrzej Lapako. Jest z nami również członek zarządu głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Witamy pana Arkadiusza Garlińskiego. Są z nami również szefowie i przedstawiciele wielu firm, które od wielu, wielu lat współpracują i wspomagają działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Witamy byłych i obecnych członków i pracowników Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. A także wszystkich Państwa, którzy postanowili, że jest to bardzo ważny dzień dla Towarzystwa i że chcecie w nim uczestniczyć. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, 100 lat to czas podsumowań, to czas refleksji, to czas dzielenia się sukcesami tymi małymi, tymi dużymi, a najlepiej opowie nam o tym pan prezes Leszek Brzeziński. Panie prezesie, proszę. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie, bo to dla nas zaszczyt gościć tak dostojnych działaczy, samorządowców, radnych, ludzi, którzy przez kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, reprezentując organy samorządowe, ale i takie stowarzyszeniowe, takie społeczeństwo obywatelskie było ciągle z nami. To nie jest przypadek, że w tym gronie się spotykamy, ponieważ 100 lat to prawda nic nas nie ma, ale można było podsumować i zobaczyć w kronikach. Poza tym mamy wśród nas działaczy, którzy ponad 30-40 lat działają, wiedzą kto, zawsze na kogo można było liczyć. Szanowni Państwo, Towarzystwo w czerwcu uroczyście obchodziliśmy podobną galę Warszawy. W Zaniksie gościliśmy wszystkich działaczy z całej Polski, byłych prezesów i dzieliliśmy się uwagami. Wcześniej odbywały się na terenie Warszawy, ale w innych miastach różne sympozja, spotkania, panele dyskusyjne, gdzie byli działacze, gdzie byli aktualnie żyjący w Głuchowie, założycieli naszej organizacji opowiadali o życiu
o tym, jak wspominają swoje dzieciństwo, co robili ich rodzice, nasi działacze, a przede wszystkim nasi prezesi. I wyłonił się obraz organizacji, która rzeczywiście zasługuje na uznanie. Ja osobiście pewnie tę funkcję 23 rok społeczny. Sam należę od 1981 roku, wtedy kiedy jako student podjąłem pracę w Olsztynie w szkole podstawowej i zapisałem się do tej organizacji. Nie istniało wtedy zbyt wiele, to prawda, organizacji, tak jak dzisiaj stowarzyszeń, ale akurat ta jak najbardziej mi odpowiadała, ponieważ jako nauczyciel uważałem, że oprócz tego, że trzeba przy tablicy nauczyć młode pokolenie pewnych wartości, to także dać od siebie, czyli działać na ich rzecz, nie bezpośrednio za pieniądze jako ten werfel, w cudzysłowie, ale jako osoba, która zorganizuje coś innego. I kiedy rok temu część działaczy, część prezesów podzięła się i napisała po roku piękną monografię, to znalazły się tam wspomnienia, które pokazały, że kilkaset stron to za mało, żeby podkreślić, czym było towarzystwo. Podejmowało i w dalszym ciągu podejmuje działalność służącą uwrażliwianiu rodziców, społeczeństwa i władz na potrzeby zagrożenia i krzywdy dzieci, kształtowaniu postawy życzliwej wobec dzieci i ich spraw. Działa i działa na rzecz dzieci rodziców wierzących i niewierzących. Przeciwdziałało wykluczeniu społecznemu dzieci gorszych szans. Walcząc o dobrą rodzinę dla dziecka, naturalną i przybraną, o podnoszenie poziomu kultury pedagogicznej rodziców i społeczeństwa, walczyło i walczy o prawidłowy rozwój wszystkich dzieci. A hasło "Wszystkie dzieci są nasze" wzywało całe społeczeństwo i władzę do rozwoju powszechnej życzliwości. Dla spraw dzieci to troski o zdrowie, dobrą opiekę, właściwe wychowanie, wszechstronny rozwój każdego dziecka. Towarzystwo różnymi formami pomocy, opieki, wychowania, leczenia, rehabilitacji objęło olbrzymią liczbę dzieci, a liczba dzieci objętych wypoczynkiem można liczyć w miliony. Odegrało pionierską rolę w wypracowaniu nowatorskich form pracy z dzieckiem i jego rodziną, torując niejednokrotnie drogę innym służbom społecznym i państwowym. Jako ruch społeczny ma swój współudział w budowie społeczeństwa obywatelskiego, a wypracowano w praktycznym działaniu pedagogikę przez duże P i grubą czcionką. Pedagogikę TPD traktuje jako swój wkład twórczy do pedagogiki społecznej. Towarzystwo miało dotychczas okresy korzystne i wyjątkowo trudne, wręcz zagrażające jego istnieniu. W 1952 roku, jako historyk poznałem historię Polski, tę także współczesną, państwo odebrało wszystkie istniejące ośrodki, wszystkie istniejące szkoły, wszystkie istniejące różne podmioty, nie tylko TPD, wszystkim stowarzyszeniom, a mimo to do 1956 przetrwaliśmy w dalszym ciągu pracując tą taką wolą istnienia, wolą pomocy dzieciom, po to, żeby potem reaktywować się na nowo i w dalszym ciągu istnieć, zachowując swoją nazwę. Swym dorobkiem jednak silną ideą służenia dziecku, swym dorobkiem i ofiarnością działaczy nigdy nie zaprzestało działalności, wciąż działa. Jesteśmy związani od początku z państwem polskim, a w pewnym momencie silnie bardzo z ruchem wiejskim, ruchem chłopskim, szczególnie tu na Warmii, obok naszego nurtu, tego robotniczego TPD istniało chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. I w 1949 roku, a więc także mamy okrągłą rocznicę 70., połączyło się. I myślę, że to jest ogromny dorobek całego społeczeństwa, wszystkich działaczy. I tych związanych wcześniej z typowym ruchem robotniczym, ale i z tym chłopskim. Po to,
żeby Turnar na Warmii szczególnie razem połączyć się i współdziałać w imię tego społeczeństwa na rzecz tych dzieci. Otóż świętej pamięci jeden z wybitnych naszych działaczy, Bogdan Traczewski, członek zarządu głównego, wieloletni działacz towarzystwa, kilkudziesięcioletni wręcz, w kilku monografiach upowszechnił dorobek nasz, zebrał, upowszechnił, przewodził komisji historycznej, ale także wypisał 36 strasznie nowatorskich, wręcz dzisiaj można powiedzieć pionierskich osiągnięć towarzystwa. Dzisiaj one są powszechne. Dzisiaj istnienie pewnych form pomocy dzieciom mają sankcjonowaną formę w postaci ustaw, instytucji, które to wdrażają w życie. Robi to pan wojewoda, robi to pan marszałek, robi to pani prezydent, robią to radni. Wszyscy działamy na tę rzecz. Ale wtedy to było bardzo nowatorskie. I to, co mi szczególnie utkwiło, poprzez te, czytając te wszystkie pionierskie formy, które zapoczątkowało TPD, to było to, że dziecko widziano od początku jako obiekt, w cudzysłowie, takiej zmasowanej opieki i dydaktycznej, i kulturalnej, i leczniczej, i gdy zachorowało, to takiej pomocy medycznej i na co dzień, żeby był w rodzinie, żeby wspólnie z rodziną można go było wychowywać. Dopasowano do tego w wielu miastach na terenie całej Polski przez dziesięciolecia, przez dekady. Różne formy, tak jak to na miejscu było wygodne, bo nie wszędzie są dzieci wymagające tego samego. Ale to, że objęto całościowo, co dzisiaj nie budzi przecież żadnego naszego oporu, jeśli chodzi o to, to było bardzo nowatorskie. Utworzono to TPD, przez wiele lat inicjowało, w końcu doprowadziło, że w Polsce obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. I że pierwsi organizowaliśmy oddziały przedszkolne, że tworzyliśmy koncepcję uruchomienia w kraju nowatorskiej poradni społeczno-wychowawczej, że dziecińce wiejskie to typowa forma chłopskiego naszego odwagu i pracy, pomocy w czasie żniw, ale i nie tylko dzieciom na wsi. Uruchomiliśmy jako pierwsi Krajowe Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze. Przeszliśmy długą drogę, ale byliśmy nowatorami w tym zakresie. W końcu stworzyliśmy koncepcję, jak rozwijać rodzinne formy opieki wychowania dzieci osieroconych, adopcyjnych, zastępczych, terapeutycznych czy rodzinnych domów dziecka. To my jako pierwsi uzyskaliśmy zgodę władz krajowych, oświatowych na tworzenie dziecięcych wiosek w pełni z rodzicami budowanych dla nas. Często spółdzielnie mieszkaniowe przekazywały w wielu miastach mieszkania, budowali różne pomieszczenia, domy po to, żeby tego tworzyć te wioski dziecięce. Stworzyliśmy pierwszy nowatorski ośrodek konsultacyjny dla rodziców z całego kraju, posiadających dzieci pośredzone umysłowo. To w latach, ja pamiętam, byłem małym chłopcem, to w telewizji na okrągło przekazywano wiadomości w postaci domowego przedszkola. To TPD był inicjatorem takiej edukacji dla społeczeństwa, jak z takimi dziećmi pracować i pokazywać, że ta forma jest dobra wychowania dzieci przed szkołami. To TPD stworzyło takie pojęcia jak pedagog ulicy, wychowawca podwórkowy, pedagog rodzinny. Wszystko to było wypracowane przez poszczególne, jak gdyby, sekcje Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. No i także powołaliśmy Rzecznika Praw Dziecka, inicjowaliśmy ten proces, utworzyliśmy Centrum Rodziny i Praw Dziecka. Tych form jest znacznie więcej. Tu uderza jedno. Całościowe podejście do dzieci, wspólnie z rodzicami, z władzą lokalną, z wszystkimi podmiotami, które decydują, radnymi różnych szczebli
I to co jest najpiękniejsze, najlepsze w tym wszystkim, to, że mimo 100 lat jeszcze chcemy działać, jeszcze chcemy pomagać i tworzyć to wszystko. Mimo powstania setek, wręcz tysięcy stowarzyszeń, idziemy swoją drogą, działamy na własną rękę, współpracujemy z wszystkimi, którzy chcą, nie przeszkadzając sobie, budując w dalszym ciągu tę wizję tego dziecka, któremu chcemy pomóc. Bo naczelnym hasłem to jest pomóc dziecku w różnej formie. Dziękuję bardzo. A o zabranie głosu prosimy pana marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Gustawa Marka Brzesia. Dzień dobry państwu, panie wojewodo, panie prezydent, panie starosto, szanowni państwo, radni, koleżanki, koledzy samorządowcy i przede wszystkim panie prezesie, pani dyrektor, wszyscy przyjaciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Warmii i Mazurach. Chcę bardzo serdecznie pogratulować w imieniu własnym, w imieniu społeczeństwa Warmii i Mazur i podziękować. I podziękować za te wspaniałe trwanie chyba w najpiękniejszym dziele, jakim jest dbanie o młode pokolenie, o dziecko, o najmłodsze. To są skarby i rodziny, i środowiska, i regionu, i całej Rzeczypospolitej Polskiej. I tak jak pan prezes tutaj skrupulatnie z doświadczeniem i metodyką pedagogiczną bez zająknięcia opowiedział całą historię i w zasadzie podkreślił wszystkie aspekty działania stuletniego, to nasuwa się przede wszystkim ta myśl, że wszystko co dobre, co szlachetne, co najważniejsze po prostu przetrwa najtrudniejsze etapy historyczne, polityczne, wszystkie problemy, wszystkie trudności. Dole i nie dole. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przez 100 lat z różnym aspektem, który towarzyszył w naszej historii jest, było, jest i będzie. I za to chcemy serdecznie podziękować, chcemy pogratulować. Faktycznie jest to działalność społeczna, jest to organizacja pozarządowa, stowarzyszenie i myślę, że dzięki tej współpracy, dzięki ludziom dobrej woli udaje się to wspaniałe dzieło poprowadzić, przewodniczyć i swoim doświadczeniem też pokazać kierunki instytucjom, samorządom, sferze też rządowej, nam wszystkim, jak po prostu działać. Szanowni państwo, to już są pokolenia i to, co państwo swoim działaniem dokonaliście, to ma teraz swoje owoce, bo ci wychowankowie tworzą naszą dobrą rzeczywistość, tworzą te zmiany, tworzą dobry przykład, który był nabyty w rodzinach, które uzyskały wsparcie. Często też w trudnych sytuacjach nie tylko była pomoc, ale dodanie takiej otuchy wiary, że można wejść na szczyty funkcji społecznych, działania. I to przecież miało miejsce, bo wielu pewnie z nas obecnych albo obserwowało, albo sami doświadczyliśmy tej pomocy. Jak pan prezes mówił o wypoczynku, o tych akcjach, które w okresie wakacyjnym miały miejsce, to przecież generalnie było to oparte o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i kolonie, i ogniska, i ta opieka na miejscu. No i ta pomoc materialna, bo przecież wszyscy kiedyś byli bardzo równi i bardzo w zasadzie biedni, nie stać było na ufundowanie tego wypoczynku swoim dzieciom w sposób powszechny. Gratuluję, jesteśmy zobowiązani jako samorząd w partnerstwie i do dalszej współpracy, bo nic cenniejszego nie można sobie wyobrazić, jak dbanie o naszą przyszłość, a przyszłość to właśnie nasze dzieci. Proszę przyjąć panu głowy.
dyplom i wyrazy uznania. Siłę do tego, aby kontynuować swoje działania, bo
prawa dzieci, bo ich wychowanie, ich wykształcenie to jedno z najważniejszych, ale i najpiękniejszych działań dorosłych, które Państwo wypełniacie w myśl, jak sądzę, powiedzenia Janusza Korczaka, że kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Dziękuję bardzo. Bo nieczęsto się zdarza, żeby można było obchodzić stulecie. Dwustulecie już razem nie będzie go obchodzić niestety. Bardzo się cieszę, że mogę Państwu podziękować za to, że pomagacie nam w tych wszystkich działaniach, które robimy. Dzięki środkom finansowym, które otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego, dzięki Panu Marszałkowi, z Urzędu Wojewódzkiego, z Urzędu Miasta i innych środków, które dostajemy od naszych sponsorów, których też tutaj gościmy. Możemy te wszystkie działania, które robimy, realizować. Dziękuję bardzo wszystkim swoim pracownikom, bez których tych działań by nie było. Bardzo dziękuję wszystkim dziewczynom, które są w naszej załodze, które tak dzielnie pracują. Dziękuję bardzo. Państwa, setne urodziny to wyjątkowa okazja, wyjątkowe święto i władze towarzystwa postanowiły w wyjątkowy również sposób uhonorować pamiątkowymi medalami wyjątkowe osoby i organizacje. Medale będą wręczane za wieloletnią współpracę na rzecz podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Medale będą dla przedstawicieli samorządów, dla członków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz dla wszystkich darczyńców. Poprosimy tutaj do siebie prezesa pana marszałka Rzymkowskiego i panią dyrektora Elżbietę Orłowską, którzy będą wręczane medale, a już za chwilę wyczekamy wszystkie osoby, które te medale otrzymają i zapraszamy tutaj Państwa do siebie. Ponieważ troszkę podstawicie, to my będziemy spokojnie zrobić miejsce na scenie. Zapraszamy pana Gustawa Marka Brzeźnia, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Pan wojewoda warmińsko-mazurskiego, Artura Dominika Chojeckiego. Pan prezydent pana Marka Brzeźnia, Rzymowicza, panią Nikolę Renę, podbierze pani prezydent Ewa Dominika. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wisława Pancera. Zapraszamy przedstawiciela Spółki Mieszkaniowej Woli Cieszyn-Olsztynie. Medal odbierze wiceprezes pan Andrzej Rus. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które prezentuje pan Kamil Stawarczyk, pan Marian Stawarczyk. Przyjaciół dzieci Bożych. I pana doktora Włodzimierza Paszynka, radnego rady miasta Iława, Piłego.
panią Bernadetę Tkoczek, przewodniczącą Rady Powiatu Elbląskiego. Wspólna fotka jeszcze, bardzo dziękuję. Proszę Państwa,
Powtórzę. Moment, chwilę, bo boli przestanie. Zaskoczyłyście mnie. Zapraszamy pana Jarosława Wielkiego, przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
radością przyjąłem prośbę pana prezesa Wiesława Kołaka, aby reprezentować go tutaj u państwa na gali z wielu powodów. Z tego powodu, że jest to gala, jest to 100 lat, jest to ważna, doniosła uroczystość, że to jest warmińsko-mazurskie, że to jest Olsztyn, że to w takim pięknym obiekcie, jak teraz się znajdujemy. Pozwólcie państwo, że odczytam słowa skierowane przez pana prezesa. Szanowny panie prezesie, na pana ręce przekazuję serdeczne pozdrowienia wszystkim członkom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz zaproszonym gościom uczestniczącym w obchodach jubileuszu stulecia działalności TPD na Warmii i Mazurach. Nasze stowarzyszenie od początku polskiej państwowości podjęło aktywne działania w celu organizowania różnych form opieki ograniczających cierpienia dzieci zaniedbanych, głodnych, chorych, potrzebujących opieki i pomocy. Zapoczątkowując tym samym tworzenie nowoczesnego systemu opieki nad dziećmi, który kontynuowany i wzbogacany w latach obecnych stanowi wzór dla działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w całym kraju, jak organizować pracę na rzecz dzieci. Na przestrzeni 100 lat, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom, Towarzystwo wdrażało nowe, innowacyjne formy pomocy dzieciom, np. przedszkola, żłobki, prewentoria, kolonie wypoczynkowe i zdrowotne, poradnie pedagogiczno-zawodowe, ośrodki adopcyjne, z których wiele po pewnym czasie zostało trwale włączonych do państwowego systemu oświaty i wychowania. W miarę upływu czasu rozwijają się dotychczasowe i powstają nowe formy pomocy dziecku. Dzisiaj w swojej działalności, dbając o dobro dziecka, stawiamy na jego rozwój psychiczny, emocjonalny, uczestnictwo w kulturze, możliwości rozwijania zainteresowań i talentów dzieci, zdobywanie wiedzy i umiejętności, na przykład w dziedzinie obsługi komputerów, a w dorzucaniu naukę o zasadach zdrowego żywienia. Wiemy też, że pomaganie dzieciom musi uwzględniać wspieranie ich rodzin, szczególnie gdy przeżywają trudne sytuacje kryzysowe. W tym zakresie nie do przecenienia jest praca pedagogów rodzinnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którzy skutecznie pracując z rodziną pomagają odbudowywać zaburzone relacje, umożliwiając powrót dziecka z placówki do domu, a nieraz także uchronić je przed umieszczeniem w domu dziecka. Ogromne są też zasługi TPD w rozwijaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. Jedną z nowszych inicjatyw Towarzystwa są także działania związane z ochroną praw dziecka, przede wszystkim tam, gdzie dziecku dzieje się krzywda. Rzecznicy praw dziecka TPD podejmują skuteczne kroki w trudnych sprawach mających na celu obronę dzieci przed wszelkimi przejawami jego złego traktowania, przemocy, znęcania się fizycznego i psychicznego. Warmińsko-Mazurski Oddział Towarzystwa Przyjaciół ma wielki wkład w dorobek ogólnopolski. Przejawia się to szczególnie w działalności kół i placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, aktywności środowiskowej, a także różnych formach wypoczynku letniego i zimowego. Wszystkim zaangażowanym w rozwój Towarzystwa składam serdeczne podziękowania. To dzięki wam nie wyczerpuje się formuła ponadczasowości misji naszego stowarzyszenia. Życzę wytrwałości oraz wiele satysfakcji z pracy na rzecz dzieci i ich rodzin. W podpisie prezes Zarządu Głównego Wiesław Kołak. I ja oczywiście naszą siłą jest także to, co tutaj pan powiedział, to, że działamy na terenie całego kraju. Jest 16 oddziałów regionalnych, powiatowe. Każdy kieruje się wspólną troską. Jestem od wielu lat członkiem zarządu głównego, ale to z racji także tego statutu, gdzie prezes automatycznie, ale to chodzi o to, żeby ci, którzy decydują w kraju, także na co dzień przenosili to do wtedy. Także z panem Kołakiem bardzo dziękuję panu prezesowi, współpracuję od początku jego kadencji, jest najdłużej urzędującym prezesem, nawet pierwszy pan Arciszewski, poseł, premier na uchodźstwie i jeden z założycieli naszych
struktur. Krócej był od pana Kołaka, który od 2002 roku jest prezesem. Odbudował struktury, mimo że czas wskazywał na to, że to już nic nowego nie może być, bo złego, a jednak różnie bywało i dzisiaj możemy powiedzieć, że przetrwaliśmy różne burze, także te XXI wieku i działamy. Także dziękuję panu prezesowi i siłą jesteśmy także dlatego silni, że działamy razem w całym kraju. Dziękuję bardzo. Panie Prezesie, Pani Dyrektor, Panie Marszałku, Pani Prezydent, Koleżanki, Koledzy Samorządowcy, wszyscy zaproszeni goście. Jest mi niezmiernie miło, że w imieniu Samorządu Powiatu Olsztyńskiego mogę dzisiaj z Wami tutaj świętować tak piękny jubileusz. Jubileusz, można powiedzieć, państwowości, tak? Bo rok temu obchodziliśmy stulecie, Wy dzisiaj po roku obchodzicie stulecie, czyli można powiedzieć, że jesteście równolatkami niepodległości Polski. W związku z tym wiele instytucji, jak gdyby Polski tworzyło się dopiero w 1919 roku i Wasze towarzystwo przetrwało wiele różnych zawirowań historii. Sam Pan Prezes mówił o latach 50., ale też współczesne czasy nie są czasami łatwymi, bo trzeba się odnaleźć na innym rynku, rynku gospodarki, rynku rywalizowania z wieloma stowarzyszeniami, a nie jest to do końca dzisiaj łatwe, tak? I tym bardziej chciałbym Wam pogratulować i podziękować za tą Waszą działalność, bo nie ma nic piękniejszego, jak pracuje się dla kogoś, kto na końcu obdarzy nas uśmiechem, a jeżeli obdarza nas uśmiechem dziecko, czy dajecie dziecku, bo wyciągacie rękę dla tego, który potrzebuje najwięcej pomocy, ciepła i opieki, czyli dziecko, to nie ma nic piękniejszego, niż on płaci się tym uśmiechem. Życzę Wam, żebyście przetrwali kolejne 100, czy 200, czy 300 lat. Niech towarzystwo trwało, oczywiście, że nas już nie będzie, ale towarzystwo będzie trwało, bo widać, że te 100 lat pewnie w bojach Was zaprawiło i macie tyle siły i energii do tego, żeby wytrwać. Także wszystkim Państwu za pracownikom, za wkład i działaczom, za wkład tego, że pomagacie dzieciom, jesteście serdecznie. Dziękuję za ręce Pana Prezesa. Dziękuję. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś chce zabrać głos, to jest Pan Prezydent. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. I w imieniu Pana Prezydenta Krzysztofa Piotra Grzymowicza, również w imieniu swoim, bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezesowi, Pani Dyrektor, za zaproszenie na dzisiejszą galę stulecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Szanowni Państwo, tutaj już usłyszeliśmy dzisiaj Pana Marszałka, Pana Wojewodę, Pana Starostę, Pana Prezesa i myśląc o dzisiejszym spotkaniu, Panie Prezesie, niech Pan usiądzie, na chwilę będę mógł mówić. Jako nauczyciel. Musicie Państwo to przetrwać. Ale też sami przyjaciele dzieci i do tego się właśnie za chwilę odniosę. Szanowni Państwo, i z biegiem czasu tej uroczystości tak myślałam sobie dzisiaj, i w tej chwili, że miałam być takim urzędniczym zastępcą prezydenta miasta, no ale te wypowiedzi ciepłe, emocjonalne pana prezesa, pani dyrektor, pań prowadzących i ta prezentacja, to tak z każdą chwilą powodowały, że ja chyba nie muszę powiedzieć jako ludzki zastępca prezydenta najpierw. W związku z tym, szanowni państwo, odniosę się troszkę też do swojej przyszłości. Powiem tak, mija zaledwie pół roku tego okresu, w którym mam zaszczyt pełnić funkcję zastępcy prezydenta. I w zasadzie funkcję tą rozpoczęłam w końcówce miesiąca lutego, gdzie to zaraz, dosłownie kilka dni później, pan prezydent delegował mnie na pierwszą uroczystość, gdzie miałam zabrać głos. To właśnie było również spotkanie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Wtedy pan prezydent był poza Olsztynem i dzisiaj składa się znowuż tak samo, że pan prezydent właśnie wyjechał z Olsztyna, wyjechał z Polski. Cóż mogę powiedzieć? No nie ukrywam swojej radości, że pan prezydent wyjechał, bo ja po prostu mogę wziąć udział w uroczystości, która z uwagi na swój kontekst jest dla mnie wyjątkowo ważna, bliska i budzi we mnie wiele emocji i takiego wzruszenia, co też mi się po kolorze teraz twarzy mojej widać. Bo otóż, szanowni państwo, wszystko to, co dotyczy dziecka, młodzieży, rodziny, mi z racji wykonywanego zawodu, z racji miłości do szkoły, powołania do zawodu, jest bardzo bliskie. Z
panem prezesem, z kolegą Leszkiem widywaliśmy się kilkakrotnie jako dyrektorzy szkół. Ale muszę Państwu powiedzieć, że ponad 20 lat pracy w zawodzie nauczyciela to oczywiście działania edukacyjne, działania jako nauczyciel, jako wychowawca. Ale w międzyczasie wiele, wiele lat temu oczywiście nie byłam jeszcze, nie miałam tej przyjemności być członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ale starałam się to swoją pracę nauczycielską rozwijać w innych obszarach. I był też taki długi czas, kiedy byłam wolontariuszem i w jednej z naszych olsztyńskich świetlic terapeutycznych oddawałam się pomocy dzieciom. Pomoc ta, jej głównym założeniem jak gdyby było pomaganie dzieciom, które spędzały tam czas po szkole do godzin wieczornych, pomaganie głównie w odrabianiu lekcji, spędzanie z nimi czasu. I Szanowni Państwo, to był wyjątkowy okres w moim życiu. Poznałam dzieci zaniedbane, poznałam dzieci często porzucone, dzieci, z którymi w zasadzie konkludując można by powiedzieć, co biło z tych dzieci, to to, że nikt z nimi w domu nie rozmawia. I kiedy zachęcałam dzieci do odrabiania lekcji, mówiłam: Mateusz, choć odrobimy lekcję, był bunt, absolutnie nie. I ten jeden przypadek muszę Państwu powiedzieć, właśnie tego chłopczyka Mateusza. Kiedy nadeszła zima i pojechałam samochodem do tej świetlicy, już zjeżdżając parkingiem zaśnieżonym bardzo mocno w dół, zaparkowałam i już miałam obawy, że nie wyjadę przez tą śnieżycę z powrotem w górę. Wyszłam do budynku i w oknie stał właśnie Mateusz, który obserwował mój przyjazd tam. Do tej pory z Mateuszem miałam kłopot. Nie chciał robić lekcji. Jak prosiłam go z plecakiem z książkami, uciekał, plecak wyrzucał. Nie mogliśmy nawiązać kontaktu. A tego dnia, kiedy podeszłam do okna, stanęłam przy Mateuszu i on mówi do mnie tak. Mówi: wie Pani co, jak będzie Pani chciała stąd wyjechać, to musi Pani od razu użyć z dwójki. A chłopczyk miał chyba z 8 czy 7 lat. Ja mówię: Mateusz, a skąd Ty wiesz, że ja muszę ruszyć z dwójki? Bo ja się interesuję samochodami, mnie interesuje motoryzacja i wiem, że jak jest ślisko, to się nie rusza z jedynki, tylko z dwójki. I Szanowni Państwo, zaczęłam z Mateuszem rozmawiać o jego zainteresowaniach, o tym, co lubi, co mu się podobało w tej świetlicy, jak spędza swój czas. I wiecie Państwo, po 15 minutach tej rozmowy Mateusz do mnie mówi: to chodźmy, to zrobimy tę lekcję. I od tej pory Mateusz co środę czekał na mnie i robiliśmy lekcję. To było, proszę Państwa, niebywałe doświadczenie. To był ogromny bagaż wiedzy. Takich Mateuszów było wielu. Następnie zajmowałam się w życiu dziećmi z zespołem FAS. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, co to za zespół. To jest zespół poalkoholowy. To są dzieci, których matki w okresie ciąży piły alkohol. To są dzieci, do których dotarcie, wychowanie, edukacja są bardzo, bardzo trudne. Mnie ten temat kiedyś bardzo zainteresował, prowadziłam nawet w tym zakresie szkolenia. I wiecie Państwo, w trakcie dalszej pracy dydaktycznej w szkole jako nauczyciel często nazywano mnie człowiekiem do zadań specjalnych. I koleżanki, moi koledzy w pokoju nauczycielskim mówili: słuchaj, jak ty to robisz, że te klasy, do których ty chodzisz i narzekasz, nie masz problemów, a tam są takie urwisy, takie łobuzy. No oczywiście, jeżeli nazywamy dzieci urwisami, łobuzami, to mamy obawy przed zajęciami z takimi lekcji. My musimy nad tymi dziećmi pochylić. My musimy je zdiagnozować, my musimy je zapytać i sprawdzić, co leży u podłoża takich zachowań. To nigdy nie są dzieci z gruntu złe. To na pewno Państwo jako przyjaciele dzieci z Waszego też doświadczenia wiecie, że to są właśnie te kwestie, które zostały spowodowane przez nas dorosłych, przez rodziców. Dlatego jestem, Szanowni Państwo, tak pełna podziwu i takiego szacunku i kieruję swoje uznanie do wszystkich Państwa, którzy wspieracie dzieci, wspieracie rodziny, do Pana Prezesa, do Pani Dyrektor za to oddanie, które prezentujecie, bo to naprawdę jest niezmiernie istotne. I jeszcze powiem Państwu na koniec, żeby nie było tak smutno, że pomagałam w życiu swoim uczniom, dzieciom, lubiłam tych urwisów, tych obozów, bo to było dla mnie wyzwanie. To było dla mnie wyzwanie, żeby ich przystosować do pracy w zespole klasowym, do życia w społeczeństwie. Częstokroć odwiedzałam dzieci w domach dziecka, w naszym domu na ulicy Korczaka, bo miałam wychowanków też tam. I muszę Państwu powiedzieć, że pomagałam innym dzieciom, kochałam swoją pracę i kocham nadal. I bardzo dzisiaj tęsknię jeszcze za szkołą. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że przez to wszystko zabrakło mi czasu trochę w pewnym okresie odpowiednim na własne dziecko. No ale w ostatnim możliwym momencie to dziecko się pojawiło i dzisiaj nie wiem, co to
wielu się dzieje, ale zgodnie z przysłowiem szef bez butów chodzi, no mam problemy w realizacji wszystkich swoich zadań jako matka. Nie wiem, czy tak się zmieni. Gdzieś te nasze doświadczenia, bagaże w tym domu już po prostu nie są tak produktywne, jak było to w pracy zawodowej. Niemniej jednak mam nadzieję, że moje dziecko nie myśli o mnie nigdy źle i zawsze uważa, że jestem mamą bardzo wspierającą. Ja zatem też Państwa bardzo wspieram w tych działaniach, a teraz już jako urzędniczy zastępca prezydenta już wykład nauczycielski zrobiłam, to pozwolę sobie list gratulacyjny od pana prezydenta przeczytać. Panu Leszkowi Giżelkowskiemu, prezesowi oraz kierownictwu, członkom i wolontariuszom Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie w dniu gali jubileuszowej stulecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci gratulacje i wyrazy najwyższego uznania za tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom, za troskę o jakość warunków życia dziecka, za dbałość o jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, co też podkreślił pan wojewoda, jak też równość szans życiowych, za inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród dzieci i rodziców i społeczeństwa, serdeczne życzenia, satysfakcji z wypełniania zaszczytnej misji, zawodowego spełnienia oraz zadowolenia ze społecznego uznania Państwa działalności. Z przyjemnością w imieniu samorządu Olsztyna i mieszkańców miasta przekazuje prezydent Olsztyna Piotr Szymowicz. Szanowni Państwo, powiem tak, my działamy oczywiście w mieście, w wojewódzkim już także 70 lat. Prezydenci się zmieniali, ale w dalszym ciągu współpracujemy z obecnym panem prezydentem. Muszę przyznać, że za tydzień mamy 18 zjazd regionalny, sprawozdawczo-wyborczy. Wielu tu spośród naszych będzie delegatami, będzie wybierać kolejne władze nasze. I w 15 roku wręczaliśmy panu prezydentowi na takim regionalnym, 17 wtedy, oznaczenie, no i chyba najpiękniejsze, przyjaciela dziecka. I doświadczamy taką współpracę z miastem w postaci obejmowania patronatu, ale i udostępniania. Tydzień temu robiliśmy piękną imprezę nad jeziorem, Bugle, taki festyn rodzinny i nie mamy z tym problemu. Jesteśmy wdzięczni za to i myślę, że ten tytuł przyjaciela dziecka dostał się w dobre ręce. Dziękuję bardzo. Elbląski i chciałam bardzo podziękować panu prezesowi za zaproszenie na dzisiejszą galę. Proszę państwa, panie marszałku, panie prezesie, pani dyrektor, dzisiejszy dzień to dzień, w którym szczególnie należy się podziękować wszystkim osobom, które pracują na rzecz drugiego człowieka. A jeżeli tym drugim człowiekiem jest dziecko, to tym bardziej ta praca jest bardzo cenna. Cenna jest również współpraca moja jako wójta gminy Elbląg w poprzednich kadencjach, gdzie stworzyliśmy właśnie na wsi warunki do spędzenia czasu dla dzieci. W miastach jest dużo instytucji, gdzie rodzic może przekazać dziecko, na wsi tego nie było, więc we wszystkich szkołach stworzyliśmy punkty przedszkolne. Zaczęliśmy od jednej, od drugiej, żeby też rodzice na wsi mogli iść do prac polowych, czy do obrządku, czy też najzwyczajniej w świecie pojechać do miasta i pozałatwiać swoje sprawy. Także tutaj ogromna rola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Bardzo dziękuję za tą współpracę, bardzo dziękuję właśnie oddziałowi Elbląskiemu, bo tam rzeczywiście ta współpraca była, a wszystkim pracownikom, wszystkim członkom przede wszystkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pracownikom biur, szefostwu biur, naprawdę wielkie podziękowania za ich pracę z życzeniami wszelkiej pomyślności i rozwoju. Dziękuję uprzejmie. Zawsze powiem tak, w 2013 roku spośród wszystkich
projektów zrealizowanych w województwie naszym warmińsko-mazurskim, z wszystkich dziedzin. Projekt realizowany przez oddział Elbląski TPD został najwyżej oceniony i dostaliśmy tytuł ambasadora projektów na cały rok 2013. Oczywiście to były wzorcowe 9 punktów przedszkolnych prowadzonych przez bardzo długi czas współpracy z samorządami okolicznych gmin Elbląga. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim gościom. To bardzo poruszające, ale jakże prawdziwe słowa. Uroczystość trwa, a przed nami kolejna niespodzianka przygotowana przez gospodarzy i organizatorów dzisiejszej gali. Proszę Państwa, specjalnie na dzisiejszy dzień z okazji stulecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci koncert chóru Melicji Pro Musica działającego przy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie. Chór przygotowała oraz poprowadzi i będzie dyrygowała prawidłowo, że to ma być.